Ta zmiana przeszła do historii piłki nożnej, lecz na pewno nie pozytywnej. Był rok 1994, dzień, który kibice Realu najchętniej wymazaliby z pamięci. Więcej piłki zostaw suba, dziękuję. Królewscy mierzyli się z Compostelą, drużyną, która w ówczesnym sezonie zajęła na koniec 16 miejsce. Na tablicy wyników utrzymuje się wynik 1-1. Widząc to, szkoleniowiec gospodarzy Jorge Valdano postanawia wnieść do drużyny nową jakość i wprowadza na boisko Słowaka Petera Dubowskiego, który w 83 minucie zastępuje Luisa Enrique. Przepisy La Liga jasno wskazywały, że maksymalnie w jednej drużynie może przebywać 3 obcokrajowców w tym samym czasie na boisku. Wchodzący na murawę Dubowski był 4. Szkoleniowiec Realu niemal momentalnie się zorientował, jaką gafę zaliczył i zdjął Słowaka z boiska. Klub jednak konsekwencji nie uniknął. Otrzymał od federacji karę finansową, a sam trener, oprócz sankcji pieniężnych, dostał także miesięczne zawieszenie, od którego jednak zdołał się odwołać.